Witajcie, nazywam się Magda Navarrete, tańczę flamenko, śpiewam bałkańskie dźwięki, męża mam Urugwajczyka, a sama prowadzę życie cygańskiej królowej. Mój dom przepełniony jest smakami, zapachami i ludźmi z całego świata. I w imię całego świata i jego różnorodności podejmuję wyzwanie Cooking Challenge. Dzisiaj ugotuję hiszpański ryż cytrynowy. Przepis mam od prawdziwej mamy Hiszpanki. Taki przepis, którego nie ujrzycie ani w księgach kucharskich, ani na stronach internetowych. To jest taki przepis naprawdę, naprawdę sekretny. Dlaczego multikulti? Bo sama jestem multikulti. Jako Polka śpiewająca flamenko, mieszkająca wiele lat w Hiszpanii, grająca teraz muzykę bałkańską, jutro arabską, potem latynoamerykańską. Jeździmy po całym świecie, gramy na różnych festiwalach, na różnych, w przeróżnych salach koncertowych. Przyszło mi śpiewać naprawdę w bardzo, bardzo wielu ciekawych miejscach. Ja sama jako Polka, zajmująca się tak długo muzyką etniczną, też trochę szukałam takiego punktu zaczepienia, dlatego że mieszkając wiele lat w Hiszpanii, też mnie pytano, dlaczego Polka zajmuje się flamenko i co takiego miałaby nowego wnosić do tej muzyki, która tak sobie dobrze radzi od wielu lat. Dlatego moje połączenie Bałkanów z flamenko dopiero dało naprawdę fajne rezultaty. Czuję się po pierwsze wielką szczęściarą, bo mogłam poznać naprawdę bardzo wiele kultur w swoim życiu. Ostatnio byłam na festiwalu nomadów na Saharze. Śpiewałam na pustyni. To było jedno z najpiękniejszych i najbardziej magicznych, zjawiskowych doświadczeń. To, że możemy dzisiaj tak z taką łatwością podróżować, że ja jako artystka mogę sobie naprawdę na różnych scenach świata, w różnych okazjach i przy różnych okazjach być, śpiewać, grać, tańczyć, to jest coś bardzo fajnego. I myślę, że uczenie się języków, uczenie się od siebie, wymiana, przyjaźnie, to wszystko jest bardzo ważne. A sama od wielu, wielu lat mam otwarte drzwi do mojego domu i to jest czad. Hay la baron, dilla del puente, que se menean cuando paso. Que se menean cuando paso. Que se menean cuando paso. Do podjęcia Cooking Challenge nominuję Anię Iberscher, tancerkę, tanga, flamenko, moją serdeczną przyjaciółkę i osobę, która na pewno wam ugotuje może nie tak dobrze jak ja, ale prawie tak dobrze jak ja. Jest niesamowitą osobą, jest też aktorką, więc coś na pewno wam oryginalnego i ciekawego zaproponuję.